Zarząd Powiatowy PiS w Gorzowie Wielkopolskim wyraża sprzeciw wobec przekształcenia w spółkę prawa handlowego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Działania marszałka i zarządu województwa lubuskiego prowadzą do ograniczenia dostępności do publicznej i bezpłatnej służby zdrowia. Są one sprzeczne z programem Prawa i Sprawiedliwości, którego podstawą jest m.in. funkcjonowanie sieci szpitali publicznych w Polsce. W naszej ocenie marszałek województwa Elżbieta Polak straciła zaufanie i społeczny mandat do dalszego kierowania województwem. Dlatego wnioskujemy do Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości o podjęcie działań zmierzających do odwołania marszałka województwa. Dostrzegamy wszystkie zagrożenia wynikające z faktu przekształcenia szpitala niepublicznego. Dzisiaj mówi się już w Warszawie o tym, że Gorzów może otrzymać 120-125 milionów złotych, a więc pozostała kwota dalej obciążałaby szpital przekształcony, szpital, który generowałby dalej długi, ograniczał swoje usługi. Może samorząd województwa doprowadzić do dyscypliny finansowej i zbilansowania ujemnego wyniku finansowego tego szpitala w 2013 roku. I nie musi przekształcać spółkę. A zatem widać, że jest taka możliwość, żeby ten szpital nadal funkcjonował jako podmiot publiczny i chodzi tylko o odzyskanie pieniędzy, środków finansowych, które samorząd województwa pożyczył i poręczył szpitalowi. To jest mniej więcej te 120 milionów. W Polsce jest 39 miast, które ma ponad 100 tysięcy mieszkańców. W żadnym z tych miast, podkreślam, w żadnym nie jest tylko jeden szpital. Działają, dominujące są podmioty publiczne, są również niepubliczne i prywatne szpitale. Nam pani marszałek Polak chce zafundować jeden publiczny szpital, który wkrótce mógłby stać się szpitalem powiatowym, a być może szpitalem w likwidacji. Radni Prawa i Sprawiedliwości od początku byli przeciwni przekształceniom szpitali, planom pani marszałek Polak, jeszcze wcześniejszym, w poprzednim zarządzie, przy programie B rządowym. Natomiast widzimy, że pani marszałek przede wszystkim szuka możliwości odzyskania środków finansowych dla budżetu samorządu województwa. I nie zważając na to, co się stanie ze szpitalem jako spółką, która tak naprawdę będzie miała na dzień dobry, na starcie, miałaby ujemny wynik finansowy i należałoby ją, tę spółkę, zlikwidować po jej powołaniu. A więc tytuł wywołujący pomoc 120-milionową to ma być zarejestrowana spółka, ale jak ta spółka ma sobie radzić, to już nie interesuje, wygląda na to, zarządu województwa. Powinna być presja na rząd, na oczekiwania do rozwiązania systemowego, która zagwarantuje, o czym mówi Prawo i Sprawiedliwość, sieć szpitali, w której to sieci Gorzowski Szpital absolutnie powinien się znaleźć.